i bardzo cenne, że w wodzie mineralnej, a nie w wodzie przemysłowej, więc jest to sprawa docelowa, przyszłościowa i chwała tym, którzy po prostu wymyślili, że trzeba to rewitalizować, odtworzyć. Jeśli chodzi o balneologię, to jest ona właśnie zastosowaniem tych naturalnych tworzyw leczniczych, czyli wody lecznicze, gazy, beloidy, to chodzi o wolokinę, muły, błota. Więc oprócz tego istotnym elementem w takim leczeniu jest klimat i ta klimatoterapia jest też ważna. Patrząc na otoczenie Rotoszyna, jest to gęsto zalesione środowisko, więc zupełnie inny klimat jest oddechowy. No i sama fizjoterapia jako taka, to mamy kinezyterapię i fizykoterapię. Ja tylko chcę Państwu tak w skrócie zaznaczyć, na czym to wszystko polega, więc nie będę dokładnie tego wyczerpywał, ale ta kinezyterapia jest bardzo istotna, bo czy to będzie gimnastyka w lesie, na świeżym powietrzu, czy to będzie kinezyterapia stosowana w środowisku właśnie wodnym, jako gimnastyka w basenie, która jest bardzo cenna, to są dwa elementy, które należy wykorzystać. I to właśnie, o czym mówiłem, z boku to ma być basen. Jeśli to rzeczywiście powstanie, będzie tam kinezyterapia w wodzie mineralnej, to będzie to bardzo cenne. Ktoś to zaprojektował, ja osobiście byłem dokładnie 10 listopada w tym obiekcie, widzieliśmy go dokładnie. Ktoś to zaprojektował, proszę Państwa, naprawdę słowo. Jeśli to zostanie rozbudowane i docelowo jeszcze do tego okolicy powstanie dwa sanatoria, to będzie naprawdę już cenne leczenie uzdrowiskowe i Latoszyn ma szansę zabłysnąć na arenie uzdrowisk polskich i może osiągnąć taki status leczenia, jakie ma Solec, czy w tej chwili Busko. No Busko jest naprawdę bardzo wysoko cenione, oprócz tych schorzeń wszystkich, ja to o profilach będę za chwilę mówił, ale też ma też profil kardiologiczny i to wszystko razem jest synchronizowane.